ogromną przyjemnością chciałbym zaprosić Was na to wydarzenie i przywitać w szczególności naszego honorowego konsula Republiki Austrii we Wrocławiu, pana doktora Edwarda Wąsiewicza. Szczególnie serdecznie chciałbym przywitać naszych austriackich gości na czele z państwem Astrid Lividi Lubię i cały zespół. Szanowni Państwo, serdecznie witam pana prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, pana Zygmunta Rzucidło. Jest z nami również kierownik Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, pani Magdalena Lasekowska. Cech rzemiosł różnych niż Wrocławiu dzisiaj będzie reprezentować podstarszy cechu, pani Wiesława Tomalacza. Serdecznie autora wielu podręczników książek na temat fryzjerstwa, panią Zuzannę Syniewską. Herzlichen Dank. Ich muss sagen, ich bin gerührt, wie wir hier in Polen aufgenommen werden. Wir sind auch zu Hause immer erfreut, wenn uns Diana berichtet, was hier in der Schule alles gemacht wird. Im Sinne von Kulinarii. Willi, witam wszystkich bardzo serdecznie i ogromnie się cieszę, jest niezmiernie wzruszony, że mógł tutaj być, że nie może tutaj być. I zawsze bardzo się cieszy, gdy dostaje tylko od nas, znaczy się od marketingów z Polski, jakieś wiadomości na temat tego, co w Polsce się dzieje, czegoś nowego. I cieszę się ogromnie za tą gościnność, która zawsze tutaj na nas czeka. Ich bin ja selbst, wie die meisten, was hier sitzen, Friseur. Ich kenne die Grundbedürfnisse und ich weiß, wie es in dieser Branche allgemein zugeht und freue mich wirklich, dass ihr dieses Denken von Kulum Natura aufnehmt und dementsprechend bin ich überzeugt, auch weitergibt. Willi, jak wielu z Was jest również fryzjerem i wie bardzo dobrze, jakie fryzjerstwo ma zapotrzebowanie, jakie ma zagadnienia. Dlatego bardzo się cieszę, że chcecie razem z nim iść tą drogą. Möchte mich hiermit im Vorhinein schon herzlich bedanken, auch für das Kommen von der Innung, das ist so dahinter ist. Wo ich sagen muss, dass es leider in Österreich nicht immer so der Fall ist. Und auch, dass der Herr Konsul von Österreich anwesend ist. Also es macht uns wirklich sehr, sehr große Freude. Bildung. Die ganze Bildung, ja genau. Entschuldigung, dass ich das vergessen habe. Was zuständig ist für die Ausbildung, für die Schulungen etc. Dass die sich die Mühe gemacht haben, hier zu sein. Und dass wir die kennenlernen dürfen und dass Sie diesen Gedanken auch mittragen. Willi, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy tutaj przybyliście. Przede wszystkim z cechu rzemiosł, a panu konsulowi i wszystkim, że po prostu jest zaszczycony, że może Was poznać, że możecie się wymieniać ze swoimi doświadczeniami i że macie w ogóle zainteresowanie, żeby z nami podążać tą drogą. Jest naprawdę bardzo wdzięczny i cieszę się ogromnie, bo w Austrii nie jest to zawsze tak jak u nas w Polsce. Bardziej na dystans, tym bardziej się cieszę. Ja, und der Zwerg, oder die Zwergenstadt Breslau hat uns bei unserem letzten persönlichen Besuch so fasziniert, dass wir gesagt haben, auch wir möchten einen Zwerg spenden, auch wir möchten dementsprechend in diesem Sinne unterwegs sein und in dieser Schule wird der aufgestellt, was heute die Enthüllung ist. Und wir haben diesen Zwerg auch geklont, das heißt, wir haben auch bei unserem Firmeneingang zu Hause in Ernstbrunn einen Zwerg stehen und es ist immer ganz lustig, wenn die Seminarteilnehmer kommen und fragen, warum, wieso, weshalb. Und da können wir immer berichten, dass dementsprechend die Schule in Breslau dahinter ist und wir das auch in Ernstbrunn vertreiben möchten, diese Meinung. Und
unserem Schutz fühlen. Jest również zachwycony Wrocławiem jako miasto Krasnale i z tego względu również my chcieliśmy zostawić tutaj swój ślad przy szkole i postawić malutkiego krasnalka, który będzie na pewno pamiątką i wspomnieniem tego, że przyjazdstwo naturalne ma również miejsce w Polsce. I co najważniejsze też, Willi się śmieje, że sklonowaliśmy tego krasnalka, stojąc przy wejściu u nas, przy wejściu naszej firmy. I wszyscy uczestnicy szkoleń, którzy przyjeżdżają do nas, zawsze pytają, o co to jest, co tutaj robi taki krasnalek, skąd w ogóle ma swoją historię i tak dalej. Także my możemy wtedy na skalę międzynarodową, można powiedzieć, bo mamy z różnych krajów uczestników szkoleń, zawsze opowiadamy o idei właśnie we Wrocławiu, czym się Wrocław charakteryzuje, że to jest takie piękne miasto, które naprawdę warto odwiedzić i że ten krasnal jest właśnie symbolem tego, że mamy też współpracę właśnie z Wrocławiem, ze szkołą we Wrocławiu, z czego jesteśmy też bardzo dumni. Ja, nochmal herzlichen Dank für das, was wir hier bekommen. I Willi jeszcze raz dla wszystkich mówi naprawdę serdecznie dziękuję za to wszystko, co zawsze tutaj u Was otrzymujemy. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że ta współpraca, której Państwo dajecie dowód, rodzina Luger i Państwa szkoła, wpisuje się w tę coraz intensywniejszą współpracę Polski i Austrii. Nie będę mówił o danych makroekonomicznych, bo możecie o nich oczywiście przeczytać. Będę o tym mówił, jak wielu Austriaków mieszka w naszym regionie, wspólnie na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. To jest ponad 20 tysięcy, więc rzeczywiście jest to już dość duża liczba, ale co jest, myślę, najistotniejsze i o czym warto, żebyśmy pamiętali, że współczesne założenia miasta są wbrew obiegowej opinii założeniami z czasów austriackich. I Wrocław najbardziej rozwijał się zarówno pod względem kultury, sztuki i nauki, również w czasach austriackich. My pamiętamy tylko ten ostatni okres pruski Wrocławia, czy później niemiecki, natomiast tylko o drobiazgach chciałem powiedzieć. Najpiękniejsze budowle, jakie mamy we Wrocławiu, począwszy od Uniwersytetu, który jest fundacją cesarza Leopolda I, poprzez kolejne barokowe obiekty, to są obiekty z czasów austriackich. 80% zbiorów muzealnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu to są zbiory również z czasów austriackich. Oczywiście dolnośląskie i szerzej, ale czy śląskie, bo pomysł podziału Śląska na Dolny i Górny Śląsk to jest bardzo późny pomysł po przegranej po prostu Napoleona, rodzaj zemsty Prusaków na Saksończykach. Dla zainteresowanych myślę, że warto o tym również poczytać. Także cieszmy się z tego, że te kontakty, które kiedyś były naturalne i oczywiste, kiedy Wrocław kwitł, ponownie są w naturalny, organiczny sposób budowane. To spotkanie dzisiejsze podejrzewam, że spowoduje, że ten zakres działania firmy będzie większy, bo nasza izba, choć nie jest tą najmniejszą i nie jest tą największą, kształci ponad 5 tysięcy młodzieży, z tego znacząca większość, jak u pana dyrektora w szkole, to są uczniowie o kierunku fryzjerskim. I taką mam cichą nadzieję, że ci młodzi ludzie skorzystają z tych zdobyczy, które dopiero powstają, bo to jest początek. Nasza izba współpracuje z wieloma izbami zagranicznymi. Nie wiem dlaczego tak jest, że gdzieś Austria została z boku, bo są i Niemcy, jest i we Francji Arras i Poitiers, gdzie z tą młodzieżą się współpracuje, są wymiany. Dzisiaj można by było też z jakiegoś projektu skorzystać. I młodzież, która gdzieś tam zahacza się o firmę państwa, mogłaby też z nami nawiązać kontakt i byśmy mogli pięknie tą wymianę zrealizować. Szanowni Państwo, pan prezes wspomniał o tym, że obiecał, że może wesprzeć projektami, że będziemy mogli w ramach projektów jeździć
do Erzdrum. Czy mamy ze sobą, panie prezesie? Pomożemy. Musimy zrealizować jakiś projekt. Bardzo się cieszę. Pomożemy również z przekazaniem tego, co my wiemy, dla innych szkół na terenie województwa dolnośląskiego. Chciałbym przypomnieć, że w 2019 podpisaliśmy stosowne porozumienie, umowę, która tę naszą współpracę formalnie również uwieczniła. I w tym wydarzeniu brała udział nieobecna dzisiaj pani dyrektor Anna Moser. Moi drodzy, dzisiaj przed nami wielkie wydarzenie, też wielkie takie dla was odkrycie, mam nadzieję wielu, że możemy pomagać również tym wszystkim, którzy z różnych powodów nie mogą w sposób konwencjonalny z tego fryzjerstwa skorzystać. Bardzo się z tego cieszymy, bardzo dziękujemy, że jesteśmy w tej waszej wielkiej, naturalnej rodzinie. Cieszymy się, że pojawił się ten symbol, że pojawił się symbol naszej współpracy, tego połączenia, tego mostu pomiędzy Erzdrum a Wrocławiem. Liczymy na to, że te krasnoludki, te dwa krasnale będą nas mocno wspierać, będą przy nas, będą czuwać w sytuacjach kryzysowych. Takie jest życie, pamiętajcie. Bywają kryzysy, ale to nie bójmy się. Nie bójmy się kryzysu, nie bójmy się problemów. Mamy krasnala, który na pewno, jak będzie duży kryzys, to nam pomoże. Aber es geht nicht anders. Angelika ist für unsere Akademie zuständig, gemeinsam mit Michaela. Und dieses Mal ist Angelika da. Und wir laden euch ein, alle, die ihr hier seid, uns zu besuchen in Ernstbrunn in der Akademie. Und wir versprechen euch mit allen Fasern unseres Herzens, euch zu unterstützen, wenn ihr ein Praktikum braucht, wenn ihr Unterstützung braucht. Wir sagen allen Dankeschön, hier zu sein und diese jungen Leute zu unterstützen. Und wir sind schon im Gespräch mit Susanna. Wir werden uns jetzt zusammensetzen, um auch um wirklich dieses Schulbuch auf den Weg zu bringen für Naturfriseure. Kochani, Astrid miała nic nie mówić, ale mówiła, że nie mogę się powstrzymać. Chciała koniecznie wam przekazać, że serdecznie zaprasza was uczniów do Ernstbrunn, do naszej akademii, z której jedna z koleżanek jest z nami dzisiaj. To jest Angelika, jeszcze mamy drugą koleżankę, Michaelę. Ostatnim razem była Michaela z nami, dzisiaj jest Angelika. Żebyście po prostu przyjechali do nas, poznali nas, gdybyście potrzebowali jakiegoś wsparcia przy praktykach zawodowych czy czegokolwiek, to bardzo chętnie Asti służy pomocą i również i Akademia. Jesteście zawsze mile widziani. Ja, für mich auch. Vielen Dank für die Einladung und auch an die Wonka. Vielen Dank für die gute Kooperation und Zusammenarbeit. Und ja, auch an alle Schüler ein großes Dankeschön für euer Engagement, für euren Mut, auch etwas eben in Zukunft zu verändern. Und ja, toll, dass ihr diesen Weg auch in diesen jungen Jahren schon geht mit uns. Dankeschön. Angelika, również jak i Astrid, bardzo serdecznie chcę wam podziękować za zaangażowanie, za odwagę, że chcecie iść z nami tą drogą. I również szczególne podziękowanie dla Iwonki za super współpracę, za dobrą współpracę, że jest tak też bardzo zaangażowana. Iwonkę też widzimy od czasu do czasu w Ernstbrunn, przyjeżdża do nas, także bardzo się cieszymy, że mamy tak wspaniałych partnerów. Zapraszam. Chodźmy, proszę. To co?
oficjalna współpraca z Kulum Natura datowana jest od 2019 roku, ale przed były już pierwsze kontakty z firmą, nauczyciela, który uczestniczył w szkoleniach na terenie Austrii, nie tylko. Współpraca przerodziła się w zajęcia, regularne zajęcia uzupełniające kwalifikacje w zawodzie fryzjer. Każdy uczeń naszej szkoły przez jeden rok raz w tygodniu uczestniczy w takich zajęciach programowych. Dodatkowo najbardziej zainteresowani biorą udział w kołach, w kole takim związanym z naturalnym fryzjerstwem. Część z nich wzięła również udział w wyjazdowych szkoleniach w Austrii. Byli też uczniowie, którzy otrzymali stypendium uponowane przez firmę Kulum Natura. Liczymy na dalszą współpracę, liczymy na to, że w momencie, kiedy to fryzjerstwo naturalne stanie się również elementem obowiązkowym, znajdzie się w podstawie programowej, w podręcznikach, będziemy tutaj mogli służyć pomocą dla innych szkół zawodowych, ale też i wielu instytucji, firm, które będą zainteresowane tematem fryzjerstwa naturalnego. Ja, also die Zusammenarbeit ist seit offiziell 2019 und die Zusammenarbeit ist sehr gut. Wir freuen uns, dass wir uns so gut koordinieren können mit der Schule in Breslau, mit dem Herrn Direktor, mit der Ivanka. Und was natürlich auch schön ist, dass wir Gespräche haben mit der Susanna, die was vorhat, ein Fachbuch zu schreiben, speziell über Naturkosmetik im Friseurbereich. Wie man das umsetzen kann und dass es funktioniert, können wir seit 25 Jahren in Österreich und Deutschland, Schweiz, das heißt den ganzen deutschsprachigen Raum, bestätigen. Und ich bin Friseur und weiß, um was es geht und kann das dementsprechend rüberkriegen und was natürlich sehr wichtig ist, dass dementsprechend das Personal geschult wird. Das Um und Auf ist immer das Hintergrundwissen und nicht nur der Verkauf, sondern dass man Bescheid weiß über die Zusammenhänge von Haut, Haar und deren Pflege. Oficjalna współpraca z zespołem szkół zawodowych we Wrocławiu rozpoczęła się w 2019 roku, z czego się ogromnie cieszymy. Cieszymy się na dobrą współpracę ze szkołą, jak również z panem dyrektorem i z prowadzącą salon naturalny panią Iwą Kuleńczowską. Prowadzimy również rozmowy z panią Zuzanną Sumierską, w których planem jest napisanie książki w zakresie fryzjerstwa naturalnego, aby uczniom również w Polsce rozszerzać wiedzę w ogóle i całą praktykę i cały zamysł fryzjerstwa naturalnego, który opiera się nie tylko na sprzedawaniu produktów, a również na całościowej wiedzy na temat skóry i włosów. Wiedza ta i praktyka ta funkcjonuje już w Austrii od 25 lat i jesteśmy przekonani, że również w Polsce znajdzie swoje miejsce i swoich zainteresowanych.